Witam was, kochani, bardzo serdecznie. A właściwie nie miało być witam was, kochani. No witajcie, chłopcy i ziołchy. Albo coś w ten desen. Dobra, daj mi wszystko, co masz ciekawego. I zobaczmy, jak tutaj w ogóle wygląda. Nie wiem, dlaczego jestem w ogóle w wieży. Bo kończyłem grę gdzieś indziej. Czy ona mi się w ogóle ta... Zapisać mi się zapisała. Ale... O, czyżby się jednak nie zapisało? Nie no, zapisała się. Wszystko jest dobrze. Fala uderzeniowa, potężny atak. Silny cios, który zdaje ogromne obrażenia, ale zużywa więcej wytrzymałości. Trzyma i pusierta, aby wykonać potężny atak, wymaga broni jednoręcznej. Oburęcznej broni. No to to sobie weźmy w takim razie. No i strzajmy, gdzie by tu iść. Gdzie mamy najbliżej. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba będzie te obszary też sobie wykminić. Na razie udajmy się w tą stronę. Co tam, Spike? Małe info. Jakbyś mnie potrzebował, na przystani promowej będę pomagał Morganowi przygotować barkę. Myślałem, że jak czerwona beczka, to wiecie, wybuchnie czy coś. Tak jak jest z tymi... z gazem, nie? Ups. Ups, ups, ups. Ogólnie rzecz biorąc, muszę tą fabułę... trochę popchać. Kurwa. On coś miał w ręce? Tak, miał młotek stolarski, ciekawe. Muszę popchać trochę fabułę do przodu. Bo się opierdzielam ostatnio. Nie gram kompletnie, a ja ile mam tutaj procent? 22% dopiero gry przyszedłem. Już to jest kuźwa nic. No i tak, tutaj mamy kupę misji. Tryb współpracy. Mógłbym kiedyś kogoś zaprosić, ale nie wiem, czy to ma sens. Co my tu mamy? To jest kto? Nie wiadomo. Ty jesteś ktoś ważny? Chyba nie. Ty chyba też nie. Z tobą mogę pohandlować co najwyżej. Aha, już nie mam miejsca. No dobra. O, notatka jakaś. Co to? Crane wspaniały. Crane super gwiazda. Wiesz, co ja myślę? Myślę, że Brecken mocno przecenia twoje umiejętności. Masz jakiś problem, koleś? Tak. Wkurza mnie to, że ludzie mają cię za najlepszego biegacza w wieży. To zawsze byłem ja. Wulkan. Rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Pokaż, co potrafisz, Crane. Udowodnij, że jesteś szybszy ode mnie. Chyba, że się boisz, co? Nie. Na pewno się... Nic nie muszę udowadniać, ale niech ci będzie. Nie teraz. Wszystko spoko, ale nie teraz. Czemu mi tutaj pokazuje wykrzyknik? Tutaj nic nie ma. Chyba, że mogę tu wejść? A mogę, dobra. Ach, wreszcie tu jesteś. Posłałam po ciebie wieki temu. Zawsześ taki powolny. Być może jesteś odporny na moje przyzwania. To dobrze. Silniejsi wymagają więcej wysiłku, ale są zawsze bardziej wartościowi. Ty musisz być tą wiedźmą. Ależ ważkie słowo. Ale oczywiście ty nie wierzysz w takie bajdurzenia. Jestem tu, bo powiedziano mi o twoich zdolnościach. Chcesz wiedzieć, jak udaje mi się niezauważenie poruszać między immortui? Czy nie tak? A? To możliwe? Dla ciebie? Nie. Jesteś zbyt gruboskórny i prosty, aby posiąść tak głęboką wiedzę. Ale są inne sposoby. Mogę coś dla ciebie przyrządzić. Chętnie dam coś w zamian. Jesteś tu tylko dlatego, że ja sobie tak życzyłam. A teraz życzę sobie, żebyś posiadł tę zdolność. Bez niej mi się nie przydasz. Tej nocy udasz się do jaskiń. Kiedy przemieńcy będą polować, zbierz tyle czarnych grzybów, ile zdołasz tylko unieść. Przyrządzę z nich dla ciebie miksturę. Super, kolejna misja w nocy. Lubię to. To wszystko, czego potrzebuję. Na razie. No, siema.
Ale nie pocieszyłaś mnie, kobitko, zbytnio. Tam gdzieś jest właśnie też drugi wykrzyknik. Nie no, tutaj są przecież. Izaid. A to w tą stronę. Gdzieś tu. Jest jeden save zone obok drugiego. Nawet patrzcie, nie wiedziałem, że to tak jest. Czekajcie, bo tędy nie wejdę, tędy nie wejdę, tędy nie wejdę. Jest którędy co wejdę? No siema. Siema, siema, siema. No. Kuziwa, nie udało się, no a szkoda. O, no. Dobra. Mamy Fatina i Tolgę. To wy? Jak to wykoncypowałeś? Kogo obchodzi, jak jego małpi muszek przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie namieszaj mu we łbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Aha, okej. Transportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków, oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Sprawdź w słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek, co taki neandertalczyk jak ty może sobie w ogóle wyobrazić. Ale bym to bił. Próbuj odgadnąć, co to jest. Niech cię Bóg broni. Dostaniesz tętniaka. Super. Bardzo sympatyczni. Ponoć szukałeś biegacza. Szukamy kogoś, kto powie tak, a nie, nie. Jafar ci wszystko wyjaśni. Sądzisz, że doktor Zajus jest mądrzejszy od Corneliusa? Ty jesteś Jafar? Jest Zajt. Czy się w końcu na tyle, żeby mi powiedzieć, co się stało? Jasne, pewnie. Można spróbować. Spokój na pewno mi pomoże. Spokój rozwiąże wszystkie problemy. Nie. Zostawienie cię tu samego rozwiąże wszystkie problemy. Dobra. Czekaj. Już jestem spokojny. No więc, produkuję dla Raisa te flary, co nie? Flary? W sensie sygnałowe? Nie. Ultrafioletowe. Takie flary, których nie są w stanie znieść te nocne stwory, bo w nich są promienie UV, co znaczy ultrafioletowe, naukowo mówiąc. Łapię. Flary UV. Mów dalej. Nie ma żadnego dalej. Cały cynk został skażony fluorem. Jest do niczego. Nie mam też terpentyny, co nie byłoby problemem, gdyby nie to, że teraz wszystko jest problemem. Kiedy więc przyjdą po nie ludzie Raisa? To on ma jakichś ludzi? Myślałem, że zatrudnia tylko psychopatyczne goryle. Czego dokładnie potrzebujesz? Tylko cynk i terpentynę. Resztę mam. Najgorsze, że wszystko, czego potrzebuję, jest w magazynie kolejowym. A gość taki jak ja nie da rady tam wytrzymać 10 sekund. Jestem zaskoczony, że w ogóle jeszcze żyjesz. No, bardzo śmieszne. Ha. Bardzo śmieszne. Zdobędę dla ciebie składniki, ale chcę połowę flar, jakie zdołasz z nich zrobić. Połowę? Mowy nie ma. Chyba ci pogięło. Jak chcesz, możesz mieć pół czegoś, albo całe nic. Połowa twoja. Świetny deal. Nie wiem, czy będzie. Chociaż może mi się to przyda. No, dobra, niech mu będzie. Tam znowu spadł, widzę. Daleko? No, niedaleko. Zrzut. Idziemy po ten zrzut najpierw. Te zrzuty, tak wiecie, trochę... O, tutaj już zaraz. Jeśli chodzi o nagrywanie, to te zrzuty trochę przeszkadzają, wiecie? Bo ja biegam, zamiast zrobić coś fabularnego, to się właśnie staram skupiać na tym zrzucie. I potem wychodzi, jak wychodzi, że odcinki mają po 40 minut, jak nie dłużej. No i potem ludzie nie chcą tego oglądać, no bo oczywiste, za długo komuś się by chciało. Są już tam parówy? Są już parówy. Zaraz się dowiemy, czy nie moja sprawa. Ty, ale no bez przesady, nie? No chodź tu. On pewnie będzie chciał spierdzielić, nie? Nie, nie chcę spierdzielić, o dziwo. Nie mam apteczek. Dobra. No, prosta siekierka, nieźle. Czekajcie, co by tutaj wziąć? Dokończmy tym pieroństwem. Apteczka. Ale jednak pół już wzięli, na to wychodzi. Tego dostanę tylko 4,5 expa. Trochę mało, ale
Jak to mówią, dobre i tyle. Raczej stąd pitać i to szybko i z powrotem wróćmy sobie. Nie wiem, czy zrobiłem wszystkie. Zanieś tutaj. Udaj się do jaskini i zjesz wszystkie grzyby, to mnie mało interesuje. Znajdź kredki dla dzieci, znajdź haki w magazynach i dostań się do hangaru. To najpierw może zróbmy tak, że zaniesiemy tą całą paczkę, czy jak to tam jest. I z paczki potem pójdziemy po te kredki dla dzieciaków i inne głupoty. O, 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 dobra, poskakają po swojemu. Coś tam z tego wyszło. Tutaj się rozwalił ten mózg cały, nie? No. Tu mu pół chaty wywaliło. Będzie tu coś ciekawego? No leży tu idiota. Brak miejsca w ekwipunku. Ale strzelba, 1500. Dobrze widzę? Serio? No to w takim razie to trzeba szybko... Szybko coś, wiecie, zniszczyć. Na przykład to. Rozmontujmy. Rozmontujmy. Dobra, tu już nic nie mam właściwie. Takiego gorszego. Wszystko dosyć dobre. Dubeltówka, zaraz ją zakładam, nie? Czekajcie. Bo jak dubeltówka jest taka fajna. Jak ona w ogóle wygląda? A, no kozacko. Aż jestem ciekaw, czy... Coś jeszcze tutaj jest? Serio? A, to chyba nie z tej strony. Ale wygląda nieźle. W sensie tutaj. Na razie może nie będę jednak z niej korzystał. No wiadomo, pewnie zrobi dużo hałasu i nic więcej. Ale przygrzałbym sobie z niej bardzo, bardzo chętnie. Ogólnie czekajcie, 9 poziom zwinności, 10 poziom siły. Idzie mi to w miarę równo, spoko. Okej. Krótko zwięźle ich na temat. Boże, rozerwało ich po prostu. Zaraz będzie martwy, zabić go. Kogo zabić? Co ja zrobiłem? 1600 punktów przetrwania. Ja pierdolę, ale mi się zachciało, no. I co ja zrobiłem najlepszego? Tu się w ogóle dzieje, no siema, nie? No i zostałeś ty. I czysto. Dobrze było sobie zgarnąć ją po drodze, wam powiem. Noże do rzucania. Jakieś tam pierdoły. Tak. Macie jakąś ciekawą broń? Znowu brak miejsca w ekwipunku. Flary, czy to są te UV? Flary, które możesz używać do tworzenia tymczasowych, bezpiecznych stref. No ciekawe. Tosak, szczupki, młotek kowalski. Muszę popatrzeć, co ma tak... O, tu coś było, prosta siekierka. Rozmontuj to. Coś, co ma tak, wiecie, coś około 80. Na przykład właśnie to. Mocniony łom. To trzeba wszystko, wiecie, tak zwanie ekmal cikmal wpierdalalen. Ryan, to ja, mam twój towar, otwieraj. Dzięki, właśnie mieli spalić mi budę. Kto to był? Konkurencja. Nie ma już więcej azotanu fenylu w Haranie. Liczyli, więc odebrałem już zamówienie. Masz tu coś ekstra za to, żeś do mnie przyszedł. To chyba będzie mój ostatni gar. Miło było pracować z tobą. Mam dla ciebie dobrą radę. Zmień metę, jak sprzedasz ten gar. Tu jest dla ciebie zbyt gorąco. Wyprzedzam cię o krok. Nie sądzę, stary, nie sądzę. No na pewno nie, bo skoro myśmy ci taki syf sprzedali. Znaczy sprzedali, daliśmy ci po prostu taki syf. No, no to co? W takim razie mamy w końcu punkt przetrwania kolejny. Pułapki. Naucz się wytwarzać bomby przyciągające zarażonych, a potem eksplodujące w jednym z trzech dodatkowych efektów: wybuchem, wykrwawieniem i zatruciem. To jest dosyć ciekawe. Chyba sobie to weźmiemy w takim razie. Będę mógł jakieś pułapki wykonać. I czekajcie, w takim razie, gdzie by się tutaj udać? Mapa. Musimy się udać tu.
W miarę po drodze, wszystko pięknie, ładnie, nie powinno być jakiegoś ogromnego problemu. Tak jak mówię, dubeltówka spisała się na medal. Jestem zszokowany tym pierdolnięciem, ale to ma 1500 damage, no to cóż się też dziwić, co tutaj się dzieje? Czy tu zombie się biją? Ta, z ludźmi. Siema. Dajcie nagrodę jakąś? O, szermierza dostałem. I 2K expa. Pięknie. Tak, jakiś alkohol, nie alkohol. Patrzcie, oni do kanału wschodzą. Szkoda, że nie mogę kanałami podróżować. Chociaż może i lepiej, bo... Ja wiem, jakby się to... 300 expa kolejno dostałem. Nie wiem za co, ale... Ale jest. Chłoś tu ziom. Wybuch. Jebło to jebło. Na chuj drążyć temat. Ups, hops. Okej, okay, tu coś jest. Możemy sobie spokojnie otworzyć. Sznurek, przyda się. Mnie się wszystko przydaje. O, apteka. To się bardzo przyda. I tutaj coś mi zaświeciło, widziałem. Notatka. I sznurek. I brak miejsca w ekwipunku. Na co? Czy to jest alkohol, czy mi się tylko wydaje? Jeśli to jest alkohol, to dlaczego brak miejsca w ekwipunku? Chyba, że jest to... Kurczę. A tak może być teraz, tak patrzę. Czekajcie, rozmontujmy to. Młotek, młotki, no już trudno. Tu mamy po 103 damage'a to. Znowu młotek rzeźbiarski, prosta siekierka. Dobra, spoko loko. Nie, palną ciecz, no ale dobra. Też coś, nie? Kuźwa, tu nie wejdę. Tu nie wejdę, tu coś jest? Serio? Deska podłogowa i jakieś tam pierdoły. Tędy też nie przejdę. Edward jakiś, nożyco ręki? Mam nadzieję, że nie. Może tędy przejdę, wiecie o co, kaman. Tu, 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 ops. O, się obiłem trochę. Spoko, spoko. Edwardzie. Chcę tylko porozmawiać. To mnie posłuchaj. Pierwsza kulka idzie nad twoją głową, druga idzie prosto w nią. Daj spokój, Edward. Nie chcesz chyba przegonić kogoś, kto może nam pomóc. Nie przestraszy mnie ktoś wyglądający jak falafel. Nie kłóć się ze mną, daj mu wejść. Falafel. To, że Errol chce z tobą gadać. Nie będzie kłopotów. Wyglądam na zaniepokojonego? Na przerażonego. Spostrzegawczy jesteś. Wchodź, wchodź. No, to się posuń. Ładny masz karabin, bardzo chętnie bym go zabrał. Jestem Errol. Kyle Crane. To Errol? Siostrzenica Salicha i jej syn Eren. Wybacz Edwardowi, ale ma wszelkie prawo być podejrzliwy. Ścigają nas pewni bardzo paskudni ludzie. Jest w tobie coś znajomego. I powinno być. Kampania promująca mój wizerunek w mieście pochłonęła sporo pieniędzy. No jasne, jesteś Errol Asani, gubernator prowincji. Gubernator niczego. Ale Rice zdecydował, że wszyscy politycy stanowią dla niego zagrożenie. Nakazał więc moją egzekucję. Raz już niemal im się udało. Tak właśnie straciłem nogę, ale wygląda na to, że nie dali za wygraną. Oddział tych zbirów śledził mnie aż do ostatniego schronienia na osiedlu. Edward właśnie tam był. Mówi, że tamci przeszukują okolice. To tylko kwestia czasu, kiedy pojawią się tutaj. Chyba masz poważny problem. Bardzo dobrze bym zapłacił za rozwiązanie go. A często to słyszę. Wierz mi, to co mogę ci zaoferować jest nie do dostania za żadną cenę. Przemyślę to. Okej. Święty spokój. 10 tysięcy expa. No fuck. No i mamy gdzieś tutaj szukać kredek. Zapierdolę dziecku kredki. Biedne dziecko. No ale... No ale co ja na to poradzę? Kazali mi zapierdzielić kredki, no to kradnę kredki, nie? Aha, ja tutaj mam bezpieczną strefę, rozumiem. O, wiem, że tu nic, tu też są kredki. Mamy kredki. Coś jeszcze jest w środku. Czyżby też były kredki? Nie, notatka. Coś mi tam pokazuje jeszcze. Tu mi pokazuje łóżko. A, tu są jeszcze kredki.
Podniesiono obiekt kredki. To chyba wszystko stąd, co? Mapa, kredki. Ja to miałem zanieść do tutaj. Ale nie ma tego. Co my tutaj mamy? Znajdź haki w magazynach i dostań się do hangaru. No to w takim razie atakujmy to. Chociaż nie wiem, która jest w ogóle godzina. Która jest godzina? 15:30 coś tam, 20 coś. Powinienem chyba zdążyć. Aha, nie w tą stronę. Fuck my life, dobra. Pieprzone ogrodzenie, no. Mi to nie powinno robić krzywdy. Nic tu nie ma. Nie jest to ta szkoła, którą żeśmy rozdupili niedawno. Otwieranie zamków bardzo trudne. No, zajebiście. No mi to chociaż drgnęło. Minimalnie. Uwielbiam te zamki. To będzie gdzieś tu. Nie. No aha, i słyszę zrzut w ogóle. Fuck my life. Za bardzo. Będzie za mało. Kuźwa napadzie, wam powiem. Ciężko się to robi. Wiedziałem. Fuck. No i kolejny wytrych. I tak będę jechał do usranej śmierci, nie? I znowu mi się zablokuje. A? Nie. Trafiłem idealnie teraz. Jakiś nóż, sztylet i brak miejsca w ekwipunku. Gdzie mamy zrzut? Taki kawał drogi. W tamtą stronę na dodatek. Może dobiegnę. Zrzuty teraz są ważne. Expo potrzebuje dużo, żeby wbić ten 10 level. Czy tam któryś? Nie wiem, który tam jest 10. No nie wiem, kolejny po prostu poziom. Wypadałoby wbić. No to dosyć kawał będę musiał biec, to fakt. Fakt, nie mogę przejść przez krzaki. To ci twarde krzaki, no. Tu się też ktoś leje, nie wiem czy to jest... Aha. Jesteś pewien, że nie? No i ładnie. Wstawaj, wstawaj, chłopie. Wstawaj, wstawaj, bo ja dla ciebie zrzut olałem. Olałem dla ciebie zrzut, żeby cię tylko uratować. Taki ze mnie dobry człowiek. Wypadł. No, dobrze było. Oh, fuck! O, za mały dystans. Oni to serio już tacy silni są, czy co? O, fuck, fuck. Fuck, biegnij! No serio? Co tu się za wiksy dzieją w ogóle? Masakra. Gorsze jest to, że z tą bronią już nie mogę nic zrobić. Biorę tą. Będę musiał potem kupić amunicję do dubeltówki, bo ona jest świetna, jakby nie patrzeć. Dobra, dawaj zrzut. O cholera, ale się pospinałem teraz. Jeden życia, znowu. Po prostu ta gra mnie uwielbia. Robić w bambuko. Gorsze jest to, że godzina już jest trochę taka licha. A najbliższy safe zone mam tu. Przejdźmy się najpierw do safe zone'u, prześpijmy się. A
Dajmy mu odpocząć za to, że się chłop tak namęczył. Teraz gdzieś tutaj zaraz i będziemy potem sobie szli załatwiać dalej sprawę. A to jest ten safe zone tu u góry, fuck, to mi się tam nie chce nawet wchodzić z kotwiczki. Trochę taka lipa wam powiem. No to co, no to tu gdzieś. Chociaż właśnie nie wiem, czy najlepszym sposobem nie będzie... Nie jestem w koło tej szkoły znowu? No chyba tak, a jak tutaj był, to tutaj był safe zone przecież. Ja tam mogłem się skitrać. Wejdźmy na chwilę. No, wchodzisz do bezpiecznej strefy. Dobra kochani, tutaj sobie zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiaj takie troszeczkę więcej akcji, więcej się działo. Widzimy się w następnym. Nie zapomnijcie czegoś po sobie zostawić. Do zobaczenia i